Nagroda Fundacji Nauki Polskiej została mi przyznana za wykazanie, że proste układy atomowe, tak jak atom wodoru, atom helu czy cząsteczka wodoru, mogą służyć do odpowiedzi na pytanie, jak dokładnie spełnione są prawa fizyki, z jaką dokładnością możemy wyznaczyć stały fizyczne. Działalność Pachuckiego i jego sukcesy zaczęły się od lampshiftu. Otóż była rozbieżność między teorią i doświadczeniem i dzięki pracy Krzysztofa Pachuckiego ta rozbieżność została usunięta ku wielkiej radości ludzi, którzy wierzyli w elektrodynamikę kwantową. Wraz z moją grupą badawczą przeprowadziliśmy bardzo dokładne obliczenia prostych układów atomowych, tak jak atom wodoru, cząsteczka wodoru, atom helu, z dokładnością znacznie przewyższającą do tej pory przewodzone pomiary. Pozwoliło to nie tylko wyjaśnić pewne rozbieżności, lecz również wyznaczyć stałe fizyczne. Pozwoliło one również zbadać, z jaką dokładnością jesteśmy w stanie wyznaczyć promień protonu. Moim zdaniem największą zasługą profesora Pachuckiego jest nie wykonanie obliczeń dla konkretnych układów, dla konkretnych atomów i konkretnych cząsteczek, tylko opracowanie schematu rachunkowego, schematu obliczeniowego, który umożliwia wykonanie obliczeń w ramach elektrodynamiki kwantowej dla stanów związanych, czyli cząstek, które przez długi czas są w pobliżu siebie i oddziałują. Obliczenia przeprowadzone przez moją grupę badawczą zainspirowały wiele grup doświadczalnych do przeprowadzenia nowych eksperymentów, nowych pomiarów, które pozwolą nie tylko na zwiększenie dokładności stałych fizycznych, lecz również na nowe testy oddziaływań fundamentalnych. Profesor Pachucki jest fizykiem atomowym, ale znaczenie jego osiągnięcia wykracza znacznie poza fizykę atomową. Jego wyniki mają również istotne znaczenie dla chemii kwantowej. Pokazał, że elektrodynamika kwantowa może być stosowana w chemii kwantowej, pokazał, jak to zrobić i pokazał, że można w ten sposób uzyskiwać bardzo dokładne rezultaty. Wykonał po raz pierwszy obliczenia wpływu efektów elektrodynamiki kwantowej na widma molekuł, w szczególności widma rotacyjne. I te przewidywania zostały potwierdzone z wielką dokładnością w najlepszych laboratoriach doświadczalnych na świecie. Prace profesora Pachuckiego umożliwiły zastosowanie elektrodynamiki kwantowej w metrologii, ponieważ jest on głównym autorytetem w świecie w tej dziedzinie. Został on zaproszony do komitetu, którego zadaniem było ustalenie nowego wzorca kilograma, nie tylko kilograma, a także ampera, kelwina, mola. Prace Pachuckiego, mimo że to jest subtelna teoria kwantowa, znajdują swoje zastosowanie w technice do tego stopnia, że amerykańska instytucja będąca odpowiednikiem naszego Urzędu Miar i Wag, National Institute of Standards and Technology, w swojej bazie danych ma 92 prace Pachuckiego dotyczące różnych precyzyjnych obliczeń. Co dwa lata międzynarodowe konsorcjum, tak zwane CODATA, wydaje książkę, w której publikuje rekomendowane wartości stałych fizycznych. Tych stałych jest kilkadziesiąt, a te najbardziej precyzyjnie wyznaczone z nich są wyznaczone w oparciu o pomiary spektroskopowe dla małych atomów i cząsteczek. Te pomiary same w sobie nie dają tych stałych. Do tego potrzebna jest dokładna teoria. I tej teorii dostarczył właśnie pan profesor Krzysztof Pachucki. Jest bardzo wymagający, ale jednocześnie traktuje osoby z nim współpracujące po partnersku i bardzo poważnie. Jednocześnie tempo, w jakim pracuje, jest bardzo szybkie. I największą karą zawsze za niepoświęcenie dostatecznej ilości czasu jest to, że profesor po prostu wykona przydzieloną nam pracę samodzielnie.